Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Bacz oczywiście, a to jest jak najbardziej oczywiście kolejny live z King's Bounty 2. Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy poprzedniego live'a. Będziemy chcieli zakupić u tej miłej pani przed nami zaklęcia. Ja sobie tylko odpalę czata, żebym widział. Oczywiście czekam w kolejce New World, jestem na miejscu ponad 1000, więc może ogarnę jednego czy dwa live'y i uda mi się zalogować i chwilę pograć jeszcze dzisiaj. Ale jest to wątpliwe, no może się uda, zobaczymy, wszystko zależy ile, jak szybko może, jak długo w tej kolejce będę stał. Dobra, słuchajcie, tak czy tak, Agnes, tak? Z Agnes ja sobie przeglądałem te czary, tak już poza live'em. I tutaj znalazłem coś fajnego, już wam pokazuję. Na przykład, chociaż po kolei przyjedziemy, bo tak pobieżnie. Kamienna skóra mamy, spowolnienie mamy. Mroźne ostrze. Ha, tego chyba nie mamy. Ale to byśmy sobie darowali całą też. Lodowa chmura też chyba. Chociaż tego chyba nie mamy. Ale bardziej mnie interesują to jest. Też jest. Dezorientacji nie mamy, ale to chyba nie będzie zbyt szczególnie dobry czar, ale to. Szaleństwo, słuchajcie. Nakłada negatywny efekt szaleństwo na wybraną jednostkę przeciwnika. Atakuje podczas swojej tury najbliższą jednostkę plus 3 do inicjatywy jednostki. Pancerz i odporność zostają zmniejszone do 0. I to jest bardzo fajny czar, ja bym sobie to wziął. Mieliśmy kiedyś, znaczy kiedyś, wcześniej mieliśmy jedną walkę z od wróżbity, czyli te próby. I tam mieliśmy szaleństwo, któryś bohater miał, właśnie rzucaliśmy, pamiętam, na tych gigantów chyba zarazy. I one atakowały jakąś tam jednostkę blisko. Fajny czar. To mamy chyba ostrze śmierci. Nie mamy, ale fajne, bo zadaje obrażenia i ignoruje pancerze, czyli fizyczne. Też może być przydatny. No i tu jest ta ślepota jeszcze, słuchajcie. Jednostka pomija swoją turę i nie reaguje na znajdującego się w strefie kontroli przeciwnika. Też może być dobre, zobaczcie, drogie, prawie 200 many, ale kupimy sobie. I tak, mamy dalej wstrząs ziemi, zadaje obrażenia fizyczne wszystkim jednostkom na obszarze 7 pól, czyli bardzo duży obszar i ma 30% szansy na nałożenie negatywnego efektu ogłuszenia. No i ogłuszenie to wiemy, bo stosowaliśmy ostatnio w próbie też właśnie amoku, próba amok, którego tak nieszczęśliwie dużo razy próbowałem zrobić tą próbę i w końcu się udało. Złota mamy, więc ja bym sobie kupił ten wstrząs, chociażby po to, żeby może w wolnej chwili sobie to zrobić, w sensie poznać ten czar. Kamienny jeż. Zadaje obrażenia, nakłada unieruchomienie. Nie może się poruszać ani stosować umiejętności wymagających punktów ruchu. No też niby fajne. Też kupimy. Transformację mamy. Grat. Też zobaczcie, na obszarze 7 pól zadaje obrażenia, nakłada negatywny efekt zamrożenie. Prędkość jednostki zmniejszona do 1. No nie mamy. Kupimy sobie, chociaż nie będę tego od razu wszystkiego badał, bo nawet nie mam przy żywiołach mrozu. Dobra, żywiołaka sobie chyba daruję. Moment, sprzedamy sobie. Kupiłem coś? Nie, nie wiem. Chciałem sprzedać. Sprzedajmy śmieci. O, dobra. No i co? I zobaczmy teraz, co w ogóle my tutaj możemy przebadać sobie. Tu mamy ten nieszczęsny całun, tutaj szaleństwo. I to szaleństwo ja bym chyba zbadał. 196. Myślę, że w pierwszej kolejności sobie to szaleństwo zbadamy. Możemy ulepszyć. Zobaczmy, co my tutaj mamy. 3 tury będzie trwało. Atakuje podczas swojej tury najbliższym jednostkę plus 3. Tu się nic nie zmienia, tylko generalnie, że 3 tury będzie trwało. A ile to ulepszenie kosztuje? Bo ja nie mam napisane. No dobra, ale będzie nas stać chyba 600. O kurde, 300 aż. Tutaj zobaczcie, dopiero i 4 tury. Potężny czar. No na razie nic więcej nie zrobimy, bo słuchajcie, troszeczkę zaszaleliśmy. Tu mamy te wstrząsy, kamienne jeże i tak dalej. Dobra, to sobie zostawiamy wszystko. Właśnie, może by sobie użyć. Tu mnie, już od tego mamy. O, proszę bardzo. Dobra, idziemy.
Niech ja zerknę, tylko mamy teraz tak, połącz odłamki duszy Rosalindy. Łączymy zaraz. Nie ta Rosalinda. O, ty tu jesteś. Julian? When I died, it was her love and the black arts that returned. Perhaps Rosalind's art. To już gadaliśmy z nim. Dobra, olewamy temat. Idziemy do niej. No zobaczymy. Ciekawe, czy tu będzie jakaś walka, czy po prostu się skończy to zadanie. Czy będziemy z rycerzami śmierci może walczyć? No nie mam pojęcia. My Julian! I had lost all hope of seeing you again. Now I'm crying again. But they are tears of joy. If only I could return to life and collect all your tears in a tiny bottle and wear it around my neck. Ah, touching. What about the Death Knights? Dobra. The soul seal has been desecrated. Some of the Death Knights are loyal to me. You can have them all. Tamtego wygina. The rest? They'll submit once the statue is cleansed. Dobra, zobaczmy sobie. Walcz zarazą. Czyli jednak mamy fajcik. I to będzie właśnie tutaj. Dobra, zasejwujmy sobie, bo to może być niezła walka. Ciekawe, czy rycerze będą nas wspomagać teraz. Myślę, że tak. To by miało sens generalnie. No są, i to pięciu ich. Dobra, zobaczmy. Spustoszeni znamy, ogary zaraz znamy, wojownicy zaraz też znamy. Mocne jednostki. Łucznicy też znamy, giganci znamy. Dobra, idziemy. Plus jest taki, że mamy szaleństwo, a szaleństwo na nich działa. Dobra, rycerze są tu na górze. No dobrze, oni są dosyć daleko, ale jak fajnie są ustawieni, jakby tam czar walnął taki obszarowy, to by było fajnie, ale szaleństwo będzie lepsze, mi się wydaje. Dobra, momencik. Najpierw bym chciał zobaczyć, oni mają dwie jednostki strzelające. Inicjatywę sprawdzić. 4, 5, 4, 5. A to popierdółki są tutaj. 3. Dobra, ustawmy się jakoś sensownie. Niekoniecznie w grupie takiej. Szeremierze. Szeremierze może bym tak dał ich. Momencik, niech ja zobaczę, dokąd oni dotąd dojdą. Więc jakoś tak troszeczkę chcę ich rozłożyć, żeby nie było jakiejś tam niespodzianki. Tu dwóch, tu trzech. Obszarowej, ale dobra. Po pierwsze, my mamy taką możliwość. Ano, zobaczcie. Trzy jednostki zaatakować. No, giganci tutaj ładnie by oberwali. Ale chyba łuczników bardziej bym chciał potraktować. Ale tutaj wtedy... O, tu też jest trzech. Dobra, to tak zrobię. Niech ja sobie przypomnę, co robił ten szok. Nie pamiętam. Hej, inicjatywa jest zmniejszona. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Teraz tak, co możemy sobie rzucić? I teraz... Kwestia jest taka, czy wpadamy tam chimerą, czy użyjemy sobie, ale no chyba użyjemy. Ja bym bardzo chciał zobaczyć to szaleństwo. Tylko na kogo byśmy sobie rzucili? Myślę, że na tych gigantów. Oni tutaj powinni fajną robotę im zrobić. Trzy tury mają przesrane. Okej, rzucimy sobie jeszcze na tych okowy. Oni gotowi tam nam rzucić jakieś... Co oni tu mają? O, belga jest, okej. Okay. Super. Chciałem to sprawdzić, bo... Czas spustoszenia, właśnie. Jeszcze krytyka, ewentualnie. Dobra, oni zarzucili obelgę, więc my nie musimy. To sobie skipniemy. A tu już możemy postrzelać. O kurde, nie sięgają chłopaki. Sięgają, zobaczcie. Ale nic, mamy tutaj coś takiego. Jak promień światła. Pięciu. Wow. I kamienną skórę, ale ja bym na razie jej nie rzucał. Dziękujemy. No niestety. A, dobra. Oni to mogą dostawać.
Okej, kuszników teraz mamy i ja myślę, żebyśmy sobie przeszli tu, żeby te ogary tutaj walnąć. No, troszkę większe obrażenie. Okej. To używamy. O, idealnie. Bardzo dobrze. No i zaraz... No, oni to do nich dojdą, ale oni sobie tam mogą walczyć, nie ma problemu. Natomiast chcę zobaczyć, jak te giganci, ci giganci zaraz tutaj walną tych łuczników nieszczęsnych. Dobra, wykończmy ich. Przeżył! No nie wierzę. O, no i panowie teraz. Szaleństwo działa. Dlaczego? Co im się bronią? Prawda? No dobra, może wspomożemy ich, nie? Nie ma co, żeby tutaj stali tak bezczynnie. Dobra, i co? Możemy coś poczarować, tylko tak, chciałbym któregoś trafić, a tutaj tak nie bardzo. Kurde, no. Dobra, przejdźmy tu do przodu. Możemy poczarować. Teraz tam jest ich kupa. Ja bym taki ognisty meteor tam rzucił. O, łucznicy, zobaczcie. Rzucił. Ej, o, jeszcze przeżył jeden łucznik. Co za wytaki. Dobra, nie oddadzą, no bo oni już oddali. No leczenie mamy i co? No będziemy tu leczyć ich? Nie ma sensu, widzę. Jak tu, kurde, któregoś trafić teraz? Strasznie ciężkie ustawienie tych jednostek. Mogą teleport rzucić. Ale dobra, przejdźmy sobie tu. Dlaczego giganci nie atakują? O kurde, mocno uderzyli. Ale dobra, to sobie wstrzesimy tych panów. Nie ma problemu. Tylko tu już się zaraz kończy szaleństwo. Nie, ni razu nie zaatakowali, nie wiem czemu. Dobra, schowajcie się, bo muszę was uleczyć. No. Teraz ich atakuję. No, w końcu. Trzecia runda. A teraz to już czas jest na wskrzeszenie. Okej. No nie trafię tam, kurde. No nie mogę teleportu rzucić niestety. O, ci zginęli. Dobra, skipnijmy sobie. Ci też nie będą mogli strzelić, a jak? Niech oni się ruszą. Też chyba czarami będę mógł wykończyć. A, żyją. Chociaż o, proszę bardzo. No, tam to na wykończeniu jest. To w nich walniemy. Nie będzie żadnego zasięgu. To się bronimy, nie ma sensu tam iść. Kogo możemy uleczyć? Uśników? A niech będzie, bo nie mam nic razy wyłapali. A co się stało? Luka. Dobra. Czar. Może niekoniecznie. Rzućmy po prostu to. Zdolność. Dobra, bez strat to chyba ogarnęliśmy.
Nie licząc rycerzy, ale oni nam nie są do szczęścia potrzebni. Dobra, mamy załatwione. Dostaniemy pewnie rycerzy w prezencie. Wróć do Rosalindy, no to chodźmy. Thanks to you, I control the dead again. Those who dared hurt my Julian will be punished appropriately. I am expelling them from my retinue. Nimic, the gravekeeper, shall always be at your service. As are we, Braveheart. Ciekawe, który. What if your nemesis gets wind of your joy and returns? Let him come. I've prepared a gift from the afterlife for him. A gift which no curse of the living can match. His blight may be dire, but my Rosalind's fury is still worse. Tiarę zdobyliśmy jakąś. Zerknijmy, co to za tiara? Tiara. Czy my tu widzimy jakąś? Tu jest ta tiara. Legendarny przedmiot. Okej. Odporności, pancerz, wiedza magiczna, moc magiczna. No niezłe to by było. 2,7. Jak ta nasza maska? 2,4. O, no to lepsza. W końcu mamy coś na głowie i twarz odsłonimy. Zobaczcie. Teraz jest. Nic takiego się nie stało. Jest na spokojnie. Dobra, czy my coś tu jeszcze? Nie, chyba nic nie mamy innego. Na razie zostawiamy mapkę. Zobaczmy teraz tak. Grabarz, nim. A, no to jest ten, co tutaj ma. No, te jednostki nie umarłych, ale nam się średnio akurat przydadzą. Ale zerknijmy. O, ma tych rycerzy śmierci. Fajnie oni są. Generalnie zawsze lubiłem grać nieumarłymi jeszcze w Heroesów i tutaj faktycznie można było sobie sklecić na początku taką armijkę właśnie nieumarłych. No ale trudno, no teraz to już jest na to zdecydowanie za późno. Okej, mamy kolejne zadanie. Tutaj znajdź list zarządcy. Dawać mi wierzchowca i skoczymy. Mamy kolejną walkę na horyzoncie. No i co? Można by od razu zrobić tutaj tą walkę chyba. Powinniśmy sobie poradzić. Kogo my tu mamy w ogóle? Co tu za jednostki? O! Co to za bydle wielkie? Troll chyba. Dobra, widzę bandytów. Zabójcy? Nie, to bandyci chyba. No jakoś tak. Dobra, powalczymy z nimi, zobaczymy. Mamy dosyć mocne czary teraz, więc... Najemnik, wolni łucznicy, bandyci, wodzowie troli to są. No, nieźle. Czwarty poziom. No to w sumie najmocniejsza jednostka ich. Dobra, myślę, że powinno być dobrze. Dobra, pomyślmy, jak to rozwiązać teraz. Tak, łucznika mamy... W ogóle tak, ruch sprawdźmy. Tutaj to słabiutko. Co oni mają? I szczęsienie. To jest to takie, co my kupiliśmy. Pacyfikacja, to jest jeszcze coś innego. Nakłada ogłuszenie i słabość. Ale to musi podejść. Chyba. Tak mi się wydaje, albo nie. To wtedy będzie gorzej. Dobra, wolni łucznicy. No ci mają ten ruch. Mają, kurde, tak duży ten ruch, że to jest problem. Muszę troszkę cofnąć. Chyba, żebyśmy się jakoś usadowili... O, ten już nie dojdzie. Naraz, sprawdźmy, jakbyśmy się usadowili w tej tylnej linii. Całkowicie, czy oni są w stanie dojść do nas? Nie są w stanie dojść. Okej. Okay. To jest na to rozwiązanie. Tylko tak, zobaczmy, tu mamy te jednostki. Dobra, zawalczmy tak. To jest najgorsze, oni zawsze pierwsi się ruszają. I później jest z tym problem, ale w tym momencie jest ok. I teraz tak. Czy tutaj to zadziała jakoś? Możemy tutaj tych dwóch, ale ja bym wolał w tych... No
Dobra, ładuj tam. I teraz tak, byśmy sobie rzucili... Momencik, może czar byśmy rzucili. Tylko teraz... No to szaleństwo by tutaj najlepszy efekt zrobiło. Atakuję podczas swojej tury najbliższą jednostkę. Kto to jest tutaj? A, też najemnik. Nie wiem, czy nie lepiej mi się tutaj w tym momencie przyda Chimera. Chyba bym bardziej się skłaniał ku Chimerze, żeby zabezpieczyła nam tą prawą flankę tutaj. Bo nam troszeczkę zabraknie jednostek, one bardzo mobilne są. Natomiast na tych łuczników bym rzucił okowy. Żeby swojego głowy jeszcze nie wykorzystali. O właśnie, teraz Chimerką możemy sobie tutaj... Gdzieś może skoczyć najlepiej by było. Tych jest tylko trzech. No musimy tu, żeby zablokować. Albo może użyjmy tej zdolności. O, i to chyba będzie najrozsądniejsze. Dobra. Broń się teraz. No. I teraz tak, albo powstrzymamy te trole tutaj. Chociaż one jeszcze... Ile na moim ruchu? Dwa. Dobra, pomyślmy. Chodźmy tutaj. Rzućmy tą obelgę. Dobrze. Tu nic nie rzucimy. Znaczy możemy rzucić promień światła, jak mi tutaj... Jakoś nie wiem, najbardziej się obawiam tych jednostek, powiem szczerze. I jeszcze rzucimy sobie... wzmocnienie na tych rycerzy, bo oni teraz strzała dostaną na pewno. No super, dodatkowa tura. To się chwali. Dobra, więc przejdźmy sobie tu i w tych troli walniemy. Czy tam trole? Trole, dobra. No i są łucznicy. Dobra, dzielnie to widzę znieśli. Nawet niedużo obrażeń. Ile oni mają bazowo? Teraz to 59. Ale tak to i tak nieźle. Dobra, kusznicy. O, tu się uda. Jeszcze jednego. Bronimy. No i tu można by było się pokusić o to, ile oni mają inicjatywy. 5, a ci nasi magowie pierwsi się 6. Dobra, czyli oni nie dojdą. Magami się ruszymy, to będziemy mieć jeszcze jedną turę na to, żeby ich tu powstrzymać, ale tu można by było, oddadzą mi, ale nikogo nie zabiją. Dobra. Skupimy się na tych kawalerzystach na razie. Dobra, i druga runda. Muszą w rycerzy uderzyć. Ach, zabili. Rycerza niestety, no ale spokojnie, mamy wskrzeszenie, ogarniemy. Dobra, teraz tak, wiemy, że magami musimy się ruszyć, tylko może najpierw byśmy coś zaczarowali. I ja myślę, że zrobimy sobie teraz... Ten portal byśmy sobie rzucili tutaj. Tą jednostkę. Ja bym zrobił inaczej. Ja bym im rzucił chyba to szaleństwo. I niech oni atakują swoich. Chyba będzie najlepsze rozwiązanie. Dobra, i tak, my musimy spadać, żeby tutaj ci trole, te trole do nas nie doszły. Ale dzięki temu sobie zrobimy teraz. No i dobra, ciekawe w kogo strzelą. Czy w ogóle w kogokolwiek strzelą. Ale nie strzelili, ale dobra. Ok, teraz tu triumf nie zadziałał. Kurde, ale dobra, mamy skok. Mamy skok, słuchajcie. Tu mamy bandytów. Najlepiej to by było jednak chyba zaatakować. Albo może skipnijmy po prostu. Ok.
Okej, okay, bardzo dobrze. No i co, rycerze mogą ich wykończyć. Okej, okay, troszkę się cofniemy, żeby ci trolle tak jeszcze do nas tu nie dotarli. Ja bym tak ostrożnie. Właśnie leczenie, jak tu nasze... O, on jest maksymalnie uleczony, ten też. Tutaj nie mamy leczenia, to już chyba lepiej będzie strzelić. No dobra, osłabimy, widzę. Chyba, że przejdziemy sobie tak, żeby te ogry... Znaczy te trolle, nie ogry. Dobra, nie przejdę. Ale zaraz tu mógłbym tego wykończyć. Ale chyba nie ma sensu. Dobra, walmy w tych uczników. Dobra. Kusznicy. No kusznicy mogą go wykończyć i chyba byśmy tak zrobili. Będziemy mogli na spokojnie się ruszyć tymi jednostkami i się oddalić tu od pola walki na razie. A my jeszcze byśmy sobie przeszli tu. W następnej turze mógł strzelić od razu. Ok, i teraz możemy się ruszyć. Damy sobie w ogóle ruch. Przyspieszenie. To da nam możliwości. Ile mają ruchu tu? To na spokojnie idziemy tu. Trolle też nie dojdą. Chimerę mogą atakować. No, osłabienie pancerzy nam wrócili. Ale jest dobrze. Jest dobrze, słuchajcie. Chimera to sobie poradzi z takimi. Może ten skok? Jakbyśmy tak tutaj sobie... A nie. Dobra, atakujemy ich. Nie, bo odkryjemy sobie prawą flankę, a tutaj mamy kuszników. Więc to by nie było za dobre rozwiązanie. Nie, co strzelam do kogoś? Nie bardzo... No, w końcu. No właśnie. Bardzo dobrze. Okej, okay. Tych czy tych? Wykończmy tych bandytów. Dlatego, że ci jeszcze ture mają szaleństwo, więc i tak nie będą do nas strzelać w tej turze, więc nie ma co się śpieszyć. Debuffa ma ktoś? Chimera ma debuffa. Możemy jej zdjąć tego debuffa. No, proszę, idealnie. Jednak morale robią robotę, nie? Mamy odpalone przecież... tego buffa z moralami. Dobra, czaru nie będziemy używać. Kurde, oddałem turę. Chciałem skipnąć. Dobra, ale skok możemy tu zrobić. Jak najbardziej. Niech się zajmą chimerką. No, słabość. A na ogłoszenie mamy niewrażliwość. Zaraz, rycerza miałem wskrzesić. Kurde, dobrze, że sobie przypomniałem. No. Okej, okay. Skipnijmy. Łuczników potraktujmy w takim razie. Mocno poszło. Skip. Kusznicy. Kurde. Dobra, dobijemy ich. Wy to czekajcie, nie ma sensu, żebyście się tam pchali, wy jednak również. Okej, okay, mamy maga. I teraz dobrze by było, jak my byśmy się jakoś gdzieś usadowili tak, żeby można było w niego strzelać. Ale... Dobra, mamy jeszcze trochę... Many. Zróbmy sobie taki mek. Portal. No. A, pięknie. Z dedykacją dla Cinka. Za korzystanie, za przypominanie o korzystaniu z teleportu. Oni rzucali przed chwilą zdolność, bo było ogłuszenie, więc nie ma sensu. Ale zaraz, ale mamy tutaj debuffa, możemy zdjąć z chimery. Ok, atakować niekoniecznie. Odporność, widać, magiczną mają dużo mniejszą, więc
Musimy te ostrze. Są obrażenia magiczne. Dobra, i bronimy się. Się leczą w skubańce. Oj, mocno biją. Chimera tam, no już, o, końcówka. Dobra. Bronimy się, bo nie ma sensu. I teraz tak, tutaj. No, już atakujemy. Tak naprawdę postrzelamy i będzie po nich. Dobra, bronimy się. Teraz tu jeszcze strzał. O, i przebicie załączamy. I po gościu. No i dobrze. Raczej bezproblemowo. Bez strat, co najważniejsze. 6000 do przodu. Many trochę mało, bo więcej chyba zużyliśmy. Ale dobra, mamy... Znaleźli zarządcy. I on gdzieś tu jest. Dobra, idziemy. Żeby to zwójczy list. O, jest. Wielmożny Garu, w odpowiedzi na pańską prośbę informujemy, że królewski akt własności, jakim dysponuje kooperatywa Sablet, dotyczy wyłącznie pozyskiwania piasku. Zgodnie z dostarczonym przez pana raportem zwierzy magów, rołeński kwart stanowi surowiec do produkcji kryształów many. Zaistniałej sytuacji jako zarządca Floster i najwyższy stopień przedstawiciel korony w środkowym Rowen potwierdzam, że pozyskiwanie i sprzedaż materiałów do wytwarzania kryształów many na ziemiach korony stanowi wyłączne prawo gildii kupców we Floster. W związku z powyższym ma ona prawo do przejęcia całkowitej kontroli nad procesem pozyskiwania rołeńskiego kwarcu. Załączam raport zwierzy magów zarządca Germain. No dobra, więc wiemy... Aha, i teraz możemy stanąć po stronie Garu albo Sablet. No i znowu jest problem, bo... Bo porządek mamy już na maksa zrobiony. Mamy tą próbę wróżbita, ale na razie sobie to darujemy. Miałem to zrobić w ogóle na początku odcinka. Jakiegoś tam. O, tu coś jest. Ale na pewno nie dzisiaj. No i teraz co, będziemy chociaż... No to jest w tej grze troszeczkę takie... irytujące. Bo generalnie chciałbym stanąć po stronie innej, tak? Chciałbym stanąć po stronie Garu. Ale potrzebuję punktów anarchii, więc muszę stanąć po stronie Sablet, żeby rozwinąć postać, tak? No i to jest takie... O. Minęliśmy coś. Takie dość dziebko mylące, można powiedzieć. Gdzie to jest? Jeszcze. Kurde. Po prawo? Nie widzę tu nic. Za mną gdzieś coś jest. Normalnie ja tu nic nie widzę. Po mojej lewej. A jest! Zobaczcie, jak ukryta szkatuła. Będzie kufer. Dobra. Okej, no wracamy tam. Dawać mi tu mojego konia. Zerknijmy tylko gdzie. Aha, dobra, tutaj. Nie chciał. Będziemy musieli stanąć po stronie Sablet. No ale punkty porządku nam nie są... Chociaż nie, no punktów porządku też nie mamy. To mamy... Porządku mamy... O, punkty mamy, poziom nam skoczył. Nawet nie widziałem, zaraz to naprawimy. No tu mamy 29, tak naprawdę na ostatni potrzeba, już w ogóle nam nie potrzeba, tak? No ewentualnie... anarchia, tutaj mamy 28 punktów na najwyższy poziom, tutaj mamy 16, więc no przydałyby się, jakbyśmy chcieli coś tu włączyć nawet. Kradzież życia chociażby, a nie, to kradzież życia mamy wyżej. No tu możemy zbierać 15 punktów, żeby dwukrotnie używać czaru, ale też troszeczkę nam brakuje tutaj tych czarów. 3. I tak bym zrobił. Dobra. Następna wprawa.
Gdzie to było tam dalej chyba? No dobrze, chyba bardziej jednak ta anarchia nam się mimo wszystko przyda. Okej, czekają tam na mnie z decyzją. You missed the big brouhaha. Oh. Sadla almost poked out that merchant's eye, that Garu fella. I'm surprised the man didn't just take to his heels after that schooling. Now they're about to start up again. Where are they? I found something important. Over there, by the water. Garu left to wash his black eye. Sadla went after him, and now who knows what will happen. It's a strange turn of events, but of course, Sadla is right. We discovered the crystals, so they're ours to sell. But what if Garu is right? Then we'd be breaking the law, wouldn't we? Ja wiem, gdzie. Jak co trzeba zrobić, o tak bym powiedział, aczkolwiek wychodzi, że będę musiał zrobić inaczej. Don't you dare come any closer. Stand here or go away then. No nie, potrzebuję tej anarchii generalnie raczej chyba. Tu mamy ile? 16 punktów, więc tutaj mam odblokowane, a tu... No to jest fajne, kurde, ale żeby tutaj to... Dobra, dawaj tą sablet. Here are the papers Garu was waiting on. Destroy them, and the crystals are yours. I knew you were a kind soul. Anyone else would have given up after Garu's big words, but you behaved like a human being. I'd like to thank you. Here, take something from our supplies. I'm sure you'll be all right now. Kryształki dostaniemy. A, nie dostaliśmy silny fokus. Zaraz zobaczymy. Co to za cudo i gdzie to jest? Fokus woli. Silny fokus. Wiedza magiczna, odporność, odporność. No ale my mamy chyba lepszy już, bo to jest to nasienie dębu. Wiedza magiczna 8. Wiedza magiczna 6, ale i odporności mamy. Ale tu też była odporność chyba. Nie, zdrowie plus 10. No kurde, no. Takie ciekawe troszeczkę, co tu wybrać. Ale dobra, na razie sobie zostawimy to, co mamy. Czy coś tu jest? Już tak pochowani. Well, I see you decided to take Sable's side. All right, so be it. Well, I'll have to return to Sir Crewman empty-handed. Trudno. Nic nie dałeś w zamian, to masz. Dobra, słuchajcie, mamy kolejne zadanie zrobione. A to? Skąd się to wzięło? Dobra, mamy kolejne zadanie do zrobienia. Znaczy tak, generalnie mamy... możemy wrócić tu do miasta, bo... mamy co? Zwróć Gryfie zwierciadło Belindzie i mamy, powiedz Germainowi, co stało się ze skarbnikami i skarbem. I jeszcze mamy znaleźć we Foster Heinricha i Hurta? Hurta. I dalej będziemy mogli tu przejść. Dobra, więc nie ma co. Wracamy do miasta. Tam mamy dwa zadania do zakończenia. Mam nadzieję, że to będą się kończyć. I kolejne do rozpoczęcia. Tą próbę od wróżbity na razie sobie zostawiam. W wolnej chwili tam może mówię, jak będę jakiś odcinek zaczynał live'a, to sobie wtedy zrobię, bo nie wiem, czy za pierwszym razem się uda, tak jak często było. O, nie tu, nie tu, nie tu. Można by teleporta, ale niedaleko jest, to szkoda już. Jak mi się załaduje, to ja przejadę i tą skrzynię zgarnę jeszcze, co tam leży. Dobrze, zobaczmy. I tu po lewo jest jakaś skrzynia gdzieś. A, jest, widzę, widzę. Weźmiemy. A, tędy nie przejdę pewnie. Dobra, to już idziemy do miasta. Czekaj, czy tędy przejdę? Przejdę, okej. Czasami jest tak, że jest zamknięty jakby teren i nie można przejść. Trzeba by się wracać, ale
Ale nie tym razem. Dobra, idziemy zrobić te zadania tu w tym Floster. Dobrze, czyli mamy z tym skarbem. Generalnie tak, tutaj mamy do wykonania jedno zadanie. Germain. Here's your gold. The treasurer stole it for crewmen, but their deal fell through. Eliu's beard, finally! I guess the guards ought to guard it from now on. It's their money after all. As for crewmen, I must think more on this. He's head of the Merchant Guild. Quite a position of power. I'll distribute the guards' payroll, then I must see Sir Oliver. I'm hoping the Royal Guard can help us. Okej, okay, mamy zwrócić Gryfie wierciadło. Zwierciadło. Dobra, tędy. Who do you think? Germain or Treasure? I have the Griffin mirror. Take it. Oh, what a relief. I knew you could handle it. This mirror used to belong to my sister Carabas. I don't want to think what she'd do to me if I didn't return it on time. Please don't rush off before undoing the spells you placed on the town and the guards. Of course. But I must ask one more teensy favor first. If you see Erasmus, tell him he's a scoundrel and I don't want to see him. Ile możemy zrobić? Zobaczmy, co dostaliśmy za przedmiot. To pas był chyba, tak? Czarny pas. No, moc magiczna 3. Obrażenia plus 10% od ognia. Moc magiczna 3 i 7. Wiedza. Kurde, no ten jest lepszy. To prawda, ten jest częścią zestawu. Sęk w tym, że pancerz bojowy nieśmiertelnego. No mamy niby tam jakieś zbroja nieśmiertelnego. Co, coś jeszcze mieliśmy tutaj tego nieśmiertelnego. To nekromanta nie. No i nie wiem, co jeszcze mieliśmy. Pierścień może jakiś? Nie. No chyba... Chyba jednak nie. Z tego, co widzę. Dobra, tak czy tak na razie tutaj sobie nic z tym nie zrobimy. Aha, do Erasma mieliśmy podejść, bo mamy rozwiązaną tą... zagadkę zwierciadła, więc tam powinna się otworzyć lokacja z nim. Wcześniej nie można było tam dojść. No i jest otwarta, wejdźmy tam, pogadajmy z nim. That woman, she's angry. I lost her sister's trinket. I would return it too. I'd find and return it. A fakt, masz rację. Odobnie, no. But she would talk to you. No, może by to zamienił, 10%. What? You're a mage, Erasmus. You're plenty capable of clear communication. The gargoyles. Somewhere around here is a vault full of gargoyles confiscated from our order. Do you know gargoyles? They're a sort of flying almost golem, perfect for reconnaissance missions and delivering messages. They can even hold their own in a fight. Shame we had to decommission them. Politics. Now Caithorn wants them returned to service. A solid plan. But how is Belinda involved? Some time ago, my dear Belinda was contracted to seal the vault. The spells she cast are so complicated, I can't seem to untangle them. Belinda is so talented, so amazing, and beautiful, I must add. No dobrze. A jeszcze z Belindą mamy. A, Belinda teraz tutaj jest, zobaczcie. Dobra, to tak czy tak idziemy tutaj. Tu jest ten gościu od zbroi, aczkolwiek w sumie mamy parę rzeczy, można mu to opchnąć. Tylko zobaczmy, co tu jeszcze jest. Te tarcza Labiena. Biały płomień. Czarny płomień. O, proszę, pancerz bojowy nieśmiertelnego.
60 tysięcy, kurde, no. Jest kostur Sanguinusa. Czyli to jest... Tarcza przeznaczenia rzuca, no niezłe, ale no tutaj ten nieśmiertelnego pancerz to jest niezłe, widzę. Moc magii. Moc magiczna, wiedza, limit many. No to jest fajne. Kurde, no, 10 i 12 moc magiczna. Co my mamy? Aż zerknę. No kurde, powiem wam szczerze, że... Że można by to kupić. Dobra, a co tam? Bierzemy. Sprzedajemy śmieci. 16 i może byśmy sprzedali jeszcze tu parę rzeczy. Na przykład maski, których nie będziemy pewnie używać. Pas, którego też nie będziemy używać. Pas rycerski. To też część zestawu. Ale wątpię, że będziemy to używać, no. Wzmocnione buty. Też do tego zestawu, więc jak już poszło, to poszło. Fokus woli. No nie. Co tutaj mamy? Pancerz Maksymiliana, nieśmiertelnego to zostawiamy. Odporność, wiedza magiczna, ale to dziadostwo jest. Sprzedajemy. Dowodzenie siła. Sprzedajemy. Sprzedajemy. To z tymi obrażeniami to tak, kurde. Ciekawe, ciekawe, ale... Dobra. O, to jakie drogie, 7000. Sprawność bojowa, trafienie krytyczne, prędkość, no to niby takie dobre, no ale nie dla maga, no. Dobra. Silny fokus. Dobra, sprzedajemy. Tu mamy obrażenia od ognia plus 20%. No. To też możemy w sumie wywalić. Dobra, to zostawiamy. Tu jest jakiś pas jeszcze. O. Dobra. Tak, tu są te rzeczy, które powinienem teoretycznie zakładać, zanim coś sprzedam. Ale oczywiście zawsze o tym zapominam. Szato Adepta też do sprzedania. To zostaje. Nieśmiertelnego Maksymiliana. O, to też do wywalenia. Tarcza. Też do wywalenia. No i zostały tak. Miecz, rozbijacz, tarcz. Kurde, zostawię trochę, bo ja nie wiem, czy później na przykład nie będzie jakiejś niespodzianki, że trzeba będzie coś zmienić, ale to będziemy mogli chyba wywalić. I tak tego nie zbieram, a będzie coś lepszego. Dobra. 15% obrażenia armia nostryjska, no ale tu mamy 20 na przykład z tego miecza. Obrażenia wręcz. A tylko wręcz, a tutaj w ogóle. I trafienie krytyczne. I to zostawiliśmy, dobra. Zostawimy to w takim razie. I co? A i to jeszcze mógłbym sprzedać. A kurde, teraz to elegancko. Dobra, sprzedajmy od razu to. Tyle się to wyszurzyło, z nami było. No i dobra, uzbieraliśmy 77 tysięcy, zobaczcie, kurde. Tak jakbyśmy z Afryką mieli nawet więcej. No, no ale sporo żeśmy tych przedmiotów trzymali. Tak naprawdę nie były nam zbytnio potrzebne. Dobra, pogadajmy z tym... Jak on tu? Kurt Heinrich. Co mam mu dać? Tablet glows. See? Tabliczka. I am the true Fortin heir. Bear witness. I have been slandered. Oh, Elyu's beard at last. Do you believe me now, you ink-fingered quill jockey? Yes. I must trust the evidence of my own eyes. The tablet glows, which means you are heir. Dobra, to the Fortin legacy. To zadanie. Wonderful. Where can I get my inheritance? Right here. This is what old Fortin bequeathed you.
Zwój dostał. Myślał pewnie, że złota kupę. I still can't say I trust him. Don't look at me like that. The legacy of the wealthiest nobleman in all Floster amounts to a single scroll. I don't know what's written inside. Napisane jest, nic nie dostaniesz. A scroll? What am I to do with a scroll? Mother never mentioned anything like this. She used to tell me all kinds of tales about my father. They always concerned his vast wealth and noble character. She never mentioned a penchant for cruel tricks. Don't be so quick in your judgment, Heinrich. Break the seal and let's see what's written inside. The great river. Dużo lepiej wygląda nasza postać bez maski, chciałem zauważyć. These words I can't even pronounce. I bet you're a deft hand at these continental riddles of yours. It's a trick. Or hold on. You helped me once already. A może to jest jakaś droga do skarbu, mapa taka troszeczkę, nie? Wiem, że są takie. Rozwiąż zagadkę. O, proszę bardzo, jest tutaj gościu, który chce mi dać jednostki. Gdzie mam w ogóle, gdzie jest ta zagadka? Ha, zobaczcie, nie widać tutaj nigdzie. Na tych nowych, że tak powiem, ziemiach. Gdzieś tu trzeba wcześniej. Czy może trzeba ten zwój odczytać najpierw, bo ja tu nic na mapie nie widzę. Ha. O, jest jednak, jest. Dobra, dobra, sorry. Zwracam honor. No, dobra. Chodźmy najpierw tu... O, krasnolud, dobra. To tutaj nie będzie jednostek dla nas raczej. Księga. Zobaczmy, co on tu ma. No. O, ci miotacze fajni są, fajni. Puskrelu, ale tutaj ci berserkowie, no ja pamiętam, jak z nimi walczyłem, to ciężko było. Tylko, że oni buffy dostali mocne. Niedźwiedzi jeźdźcy. Dobra, zobaczmy, co tutaj ma ten gość do pogadania z nami. Nic tu nie ma, nic nie ma pochowane. To wygląda, że nie. Album. Come no closer, or I'll cave in your skull like a rotten squash. Have I seen you before? In Rigern, perhaps. I'm Countess Catherine. Ah, I see. You know, the locals are horribly abusive. They think us dwarves are dangerous savages. I'm Jarl Ogan of Angerborg. We came here from Rigern on the trail of an escaped criminal named Rugar. If only these southern weaklings would stop interfering. Ogan? I don't remember you. Your promotion to Jarl must have been recent. What are you doing here? Our merchants reported spotting Rugar near the city. They say he's gone to ground somewhere nearby. All we want is to scour the area, capture the runaway, and head back home. But wherever we show ourselves, the king's men beset us. If it happens again, there will be a glorious carnage. Ha! Ogan, don't you dare. A barbaric stunt like that would disgrace the county of Rigern. No i mamy kolejne zadanie. Znaleźć Rugara. Wait here. The sooner you do, the better for the humans. Don't make us wait. Or by the iron gods, I'll give them a battle to shiver the earth and tremble the heavens. Okej. Okay. Zobacz, może jest coś bliżej tutaj. O kurde. Szmat drogi. Dobra, to na spokojnie. Jeszcze mamy drugą część tutaj. To na razie tam nie będziemy jechać. Mamy zadania bliżej, więc nie ma co tam się zapuszczać. Tym bardziej, że możemy te zadania odpalić sobie, te co mamy tu w pobliżu. Być może nas tam poprowadzi jeszcze coś dodatkowo. Bez sensu będzie później dwa razy jechać, nie? Co tu mamy? O, jest rekruter. O, jeszcze coś się tu świeci. Obraz! Aureliana, obraz, super. Drugi już. Zobaczmy, co ty tu masz. No wyglądasz na takiego, co bym miał jednostki moje. No. Pradawne wilki, fajne. Fajne, fajne. Fajne, ale nie dla mnie, kurde. No, o, jakiś stoi troll. Ty co tu masz? No, trochę masz, ale chyba nic dla mnie. Zobaczmy sobie. Nekromanta. Bojowa szata arcymaga. Nekromanta. Arcymaga.
arcymaga. Można cały zestaw tu złożyć, zobaczcie. No. Zgadza się. Cały zestaw można by było złożyć. I jeszcze jest... Tak, szata nekromanty. Dobra, to tutaj na spokojnie. Nic dla nas generalnie. Nie umarli plus jeden. No, plus dwa. Nie umarli. Dobre. Zerkniemy. Co tu jeszcze jest ciekawego? To znamy. No i dobra, tutaj mamy co? Przepływ magii. Postać otrzymuje premię plus 10 mocy magicznej, aktywne przez dwie bitwy. Ja bym to kupił, bo to nie jest drogie. No i przepełnienie maną też bym wziął, bo też nie jest drogie. I takie rzeczy możemy sobie od razu nawet odpalić. Raz. O. Tu coś jeszcze jest. Książka jakaś. O, Maximusa, proszę. Zadanie zaktualizowane. Ale jeszcze nie zrobione. Jeszcze brakuje. Dobra, tu mamy z kimś do pogadania. Przejdźmy sobie najpierw tu, bo coś tu może jest ukryte. Nie ma nic. To idziemy. A, tu jeszcze jest gość od zbroi. Krasnoludzki pancerz bojowy, smoczy topór. No fajne rzeczy, tylko szkoda, że nie jest dla mnie. Palec bani. Oko. Z dowodzeniem wszystko, sprawność bojowa. Fajne, fajne. Tylko nie dla nas. Plus 5 krasnoludy. Zwiększa punkty doświadczenia za wygrane bitwy dla jednostek o 15%. Fajne. 15% anarchia. No dobra, ale mamy tak. Siła oręża. To też niedrogie rzeczy. I morale. To sobie. Na razie nic więcej nie odpalimy, bo ja zauważyłem, że można mieć tylko 3 buffy załączone na mapie. Więc się będą niwelować. Tu jeszcze jest następny. Ile tu handlarzy? O, proszę. Trafienie krytyczne, żywy ogień, dodatkowe obrażenia, celność. Na dystansową plus 50 do ataku członków jednostki. Kurde, fajne. Fajne, fajne. My tego nie mamy chyba. Miałbym sobie jedno. Łańcuch mamy, rozproszenie mamy. Niebieski ogień nie mamy, ale nie bierzemy. Inicjatywa też nie bierzemy. Źródło magii. Co to jest? Wzmocnienie pancerza. Za każdym razem, kiedy jednostka otrzyma obrażenia, postać otrzymuje 3 punkty many. Ok, to znamy. Zastój. Chroni rannych żołnierzy jednostki przed zabiciem umiejętnościami i czarami. Ale normalnie można zabić. Niebieska burza znamy. Portal znamy. Tarcza przeznaczenia. Uniki nie znamy, nie bierzemy. Smocza tarcza. Dobre. Daje premię do odporności. Jeszcze pancerz jednostki. Cholera, niezłe. Kupmy. Wygnanie, zarazy. Przywołanie żywioka ognia i wskrzeszenie. To mamy. Dobra. No niezłe, niezłe. Śmieci mamy jakieś do sprzedania. Od razu byśmy pchnęli. Coś tam było, ale niedużo. Many mało, więc nic niestety nie zbadamy na razie, ale możemy sobie pogadać z tym Fillmorem. It's you. Such joy. Take this. Take it now. Co on od nas chce? Do I know you? Why would I need this tablet? I'm so excited. I forgot to introduce myself. I'm Fillmore, a mage and a historian from the Artisanian Academy. And you, fortuitously, happen to meet certain criteria. Either explain yourself right now, or... Yes, of course. I'll explain. I was heading the Academy's expedition to Nagaraja. Our target was the lair of Azivatar the Dragon. There, in the Dragon's Cavern, we found several stone tablets in the language of the Serpentines. Priceless spell tablets. We took them. That turned out to be a rather dire mistake. At sea, Captain Frankos fell possessed along with his sailors. We were beset by a storm, and our ship, the Artel, was wrecked. The survivors grabbed the tablets and scattered. The last one was left back in my cabin. By that point, I had realized the tablets were cursed. Then I discovered the remedy.
The tablet must be given to someone slandered by the powers that be. Then Zivertar's curse shall be lifted. Nas oczerniono, tak? Tak gra się zaczynała, że nas wyciągnięto z więzienia. Here, take it back. The curse is on us, marauders. And you received the tablet as a gift. It won't touch you. Moreover, you can find the rest of them. When I was leaving, Prankos spake thus to my back. Find the four tablets and bring them to me. I will reward you with the greatest of treasures. Curious, isn't it? Okej, zobaczmy, gdzie te tabliczki, czy one są gdzieś w miarę blisko w ogóle. O, no i właśnie, są już w tamtej stronie. Zobaczcie, nawet koło tego zadania jest jedna. To tak jak mówiłem, dobrze, że tu poszliśmy. Okej, czy my możemy tu jakoś dojść do tych wiedźm? Zastanawiam się, tędy chyba nie da rady. Byśmy musieli wyjść i tym mostem chyba tutaj przechodzić dalej. Mam takie nieodparte wrażenie, że tak może być. Zaraz sprawdzimy, ale tu chyba żadnego wyjścia nie ma. Tak, bo tu jest brama zamknięta. I tu chyba też nic nie było. Czeka nas podróż. Tu nie mogli zrobić takiego przejścia, kurde. A tu? Tutaj też nie, ale tu coś może być schowane. W takim zaułku, no jak? Dobra. No jeszcze jest. No i dobra, musimy z buta zasuwać. No dobrze, że niedaleko jest. Największy ból... Tu? Też nie przejdziemy. Największy ból, że konno w mieście się poruszając, jeździmy tak naprawdę wolniej niż biegniemy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jak wjeżdżamy konno do miasta albo weźmiemy tego konia tutaj w mieście, to po prostu to jakoś wolno. Wydaje mi się, że szybciej biegniemy. Dopiero jak wyjedziemy poza mury, no troszkę to tak, kurde, szkoda, no. O, dopiero teraz szybciej zasuwamy. Dobra, może drogą pojedźmy od razu, żeby się nie zgubić. Tam mamy z tymi wiedźmami, to chyba było nawet główne zadanie. Tędy? A nie, w prawo. Tędy. Tędy przyjechaliśmy chyba. Zobaczmy, bo tutaj mogą być jakieś rzeczy. My sobie tak objeżdżamy. O, już proszę bardzo, skrytka. A jak widzicie, złoto się przydaje. Zrobiliśmy sobie taki zakup zbroi za 70 tysięcy. 70? Nie, 60. 70 mieliśmy, 5 kupiliśmy za 60, posprzedawaliśmy pierdoły. Może nie do końca pierdoły z drugiej strony. Ale znowu mamy 70. Dobra. O. Teraz pytanie. Jak tu dalej przejść? Dobra, nie, tu byśmy... Cholera. Może tutaj trzeba tędy przejść. Patrzcie, tutaj chyba nie ma przejścia. Ale jajca. Taki zaułek tylko po to, żeby... Żeby był? Konia. No i musimy zasuwać dookoła, no. Aż dziw bierze, że tam nie ma takiego dojazdu stąd. Ale dobra, to zasuwamy tędy. Jeszcze się okaże, że tu nie ma jakiegoś tam dojścia i coś tam trzeba zrobić najpierw. Zaraz. No nie, tu musimy... Tędy nie dojedziemy, dobra. Tu była próba, pamiętamy. Zresztą wszystkie te tereny, gdzie próby mamy, wyglądają właśnie w ten sposób. A tu co to tu robi? Tu. Zaraz, jest teleport.
Idziemy, dobrze. Wam wiedźmy. No to jednak chyba tędy będzie, ale... Tivir. Wow, you're here. O, proszę. You helped me escape the bandits at the old outpost. The witch's student, yes. You summoned the eagles. Thanks for helping me save Belinda's herbs. Are you looking for something? Do you need any help? I need to speak with your teachers, the witches of ruin. How do I find them? Oh, they're not far, but the bridge is enchanted. In order to discourage outsiders, Karabos built the bridge from enchanted stones. You need to step on the correct ruins as you cross. As I remember it, you need to use Hel, the death rune, Ugor, the guard's rune, and Erd, the house rune. I'll write them in the air to help you remember. Okay. Ugor. Hel. Erd. No i co? Hel i Erd? A dalej? Ja mam zapamiętać tyle run po kolei. A, dobra, tu mamy. Cholera. Dobra, taki znaczek. Już zapomniałem. What's this? A test at the mage school? How boring. I need to think about it. Dobra, zapiszmy w razie czego, jakby mi pamięć szwankowała. Ale najpierw był ten. Teraz był ten. Kurde, ja teraz nie wiem, ten chyba. O, dobra. I'm sure I can think of something else. Jestem. Jest ten trzeci znak. Tak, tylko nie mogę stanąć, jest ten. Taki trójkąt i Y, powiedzmy. Chyba, że mogę... A, mogę na różnej, to o to chodzi. Dobra, czyli tu. Właśnie. Tu. Done. Ha. Dobra, myślałem, że na każdy trzeba jakby po kolei stawać. Wiecie, że będzie na każdy jeden. A tutaj się okazało, że jednak fokus woli jest. Dobra, i teraz zobaczmy. Tu mamy gościa, a tu mamy... Przekonaj Belindę, aby opowiedziała ci o skarbcu. To co, przekonamy Belindę, ale już w następnym live, słuchajcie. Jak tam kolejka? Niech ja sprawdzę, jak z New Worldem. O, dobra, 180. No to akurat mała przerwa i to na dzisiaj live'a sobie kończymy. Jutro pewnie zrobimy z King's Bounty kolejnego, a dzisiaj jeszcze trzeba zagrać New Worlda troszeczkę. Także trzymajcie się, dzięki wielkie. Cześć.